Jak tam dzieciaki? Ania, zdrowa? No, zdrowa, zdrowa. Ale jest taka okropna. Naprawdę. Ma tak straszny okres. Wszystko jest na nie. Wiesz, po prostu ja jestem nie taka. Ojciec jest nie taki. Nie takie pończochy. Nie taka spódniczka. Ej. Przestań. Przeszczepią ci tę nerkę i będziesz jeszcze śmigać z wózeczkiem. Zobaczysz. Ile ty masz lat, kobito? 39. A do tego płaszcza to jeszcze pomyślę. Jezus Maria! Beata! Jezus Maria! Beata! Ej! Beatka! Matko święta. To jest wszystko moja wina, bo ja zapomniałam, że w tym muffinie były banany. Pewnie potas jej skoczył. No. Ona jest dializowana też co drugi dzień. 80 na 40. Przesłucham. Czekaj, bo mi przyszedł. Słuchaj. Zabieramy panią. Słuchaj, wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Masz plankę dzisiaj. Nie, 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 to nieważne. Zabieramy panią od razu. Ja mogę sam. Żegnamy się z mamą. Co się stało? Nic. Może nie strasz mnie? Co jest? Kochanie, no co ty wyprawiasz? Marcin, dobrze, że jesteś. Musimy pogadać. Kiedy będzie ten przeszczep? Wkrótce. W piątek spotykacie się ze wszystkimi parami. O Jezu, boję się. A co to są za ludzie? No bo ja... No nie wiem, czy my się polubimy, czy... Do tego to chyba się nie musicie lubić. Kochanie, twoje wyniki bardzo się pogorszyły. Musimy zrobić więcej badań. Przecież tylko muffinkę zjadłam. Muffinkę zjadłaś? Ale dobrze, no była z bananami, nie wiedziałam. Dobra, już nieważne. Będziemy musieli cię dłużej dializować. Nie, błagam, już nie. Ej, nie marudź. Będziesz miała zupełnie nową nerkę, to jest cud. A kiedy będę mogła zajść w ciążę? Cicho, w sensie po przeszczepie. Beata, tłumaczyłam ci. Najpierw nerka, potem ciąża. Wszystko po kolei, a nie tak na łapu capu, okej? Spokojnie. Ta, spokojnie, ty już masz dziecko, ty możesz mówić spokojnie.